Najpiękniejsza plaża w centralnym Wietnamie, w Hoi An. Nazywa się Ang Bang. Jak dla mnie przypomina nasz Bałtyk. Oj, strasznie wieje. I dziś z samego rana wyjeżdżamy do Hoi An. Jedziemy tam na tym właśnie motorze. Jest to oddalona mieścina o 120 km. Po drodze piękne widoki, droga nad plażą, jeziorem. Przez tunel. I w ogóle. Będziemy przejeżdżać przez Hai Van Pass, być może znane niektórym z odcinka Top Geara, w którym polecano to przejazd motocyklem. My będziemy jechać motorem półautomatycznym. Tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá. Không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian nắng. I tak dotarliśmy do miasta Hoi An, położonego w centralnym Wietnamie. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miast w Wietnamie, a nawet w całej Azji Południowo-Wschodniej, według jakiegoś tam przewodnika. Nie jest to duże miasto, około 70 tysięcy mieszkańców. Stare miasto można bez problemu obejść sobie na piechotę. Przed nami most japoński, zbudowany przez Japończyków około XVI wieku. Stał się symbolem miasta Hoi An. Jest to jedyny most na świecie, który jest kryty, w którym znajduje się świątynia buddyjska. Obok typowa kawiarnia wietnamska. Trzeba przyznać, że całkiem ładne jest to miasteczko, tylko trochę za dużo turystów. Symbolem miasta również stały się tutaj wszechobecne lampiony. Ponoć jeszcze lepiej wygląda to wieczorem i nocą, ale to się przekonamy wieczorem. W Hoi An kwitnie handel. Wszędzie sprzedają bibeloty, pierdółki, ciuchy. A do krawców to już chyba z 5 nas zapraszano. Więc jeśli chcecie sobie uszyć tani garnitur, czy tak naprawdę to nie wiem, czy jest tani, bo nie pytałam, to możecie bez problemu przyjechać do Hoi An. A także znajdziecie ciuchy w różnych rodzajach, rozmiarach. Ze spokojem można przyjeżdżać z pustą walizką. 15-20 minut na takiej łódeczce z lampionikami kosztuje 150 tysięcy dongów. 100 dongów to około 16 zł. Niedaleko Hoi An, w odległości około 50 km, znajduje się świątynny kompleks hinduistyczny, nazywany Meison, co podobno znaczy piękna góra. Przyjechaliśmy więc tutaj na motorze, żeby zwiedzić te świątynie, te pozostałości. Jej początek datuje się nawet na IV wiek naszej ery. Także są to dość stare budowle, które warto zobaczyć. A jeśli gdzieś są stare budowle, to ja od razu zaczynam jarać się jak dzika świnia i jadę je oglądać, bo jestem takim fanem. Ten kompleks świątynny w Meison został wzniesiony przez naród, który nazywał się Chamowie. Oni tutaj żyli od IV do tam chyba XV wieku. Potem zostali podbici przez Wietnamczyków rodowitych. No i oni sobie wybudowali taki kompleks. No i oddawali tutaj cześć Bogu Siwie. A później kompleks ten został zapomniany przez to, że w Wietnamie zaczął szerzyć się buddyzm. No i odkryty na nowo w XIX wieku przez Francuzów. Przed wojną z Amerykanami w tym kompleksie można było podziwiać ponad 70 świątyń, czy tam jakichś budynków sakralnych.
ale w trakcie wojny Wietkong urządził sobie tutaj bazę i z najwyższej wieży zrobił nadajnik. No to Amerykanie zbombardowali cały teren, a potem jeszcze zaminowali go. Także nie polecam schodzić ze ścieżek, bo nie wiadomo, czy wszystkie miny zostały wybrane. Oczywiście Amerykanie zostali potępieni za ten czyn, ale nie wiem, czy Wietnamczycy zostali potępieni za to, że sobie urządzili tutaj bazę, bo w sumie to też było takie prowokujące, tak? Jedną z tajemnic dotyczącą tego kompleksu świątynnego jest to, że nie wiadomo, jakiego rodzaju materiału używano jako zaprawy, bo tutaj między cegłami w ogóle zaprawy nie widać, więc do dziś nie wiadomo, czego używali ówcześni ludzie, budując ten kompleks. Dziś kompleks świątynny Mason odwiedzany jest przez mnóstwo ludzi, a samo Hoi An jest jednym z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych miast w Wietnamie. A swoją popularność Hoi An zawdzięcza Polakowi, bo to właśnie tu Kazimierz Kwiatkowski, polski architekt i archeolog, dbał o te zabytki, bo wraz z polsko-wietnamską misją odbudowy i konserwacji wyruszył do Wietnamu, zakochał się w Hoi An, w Hue i w budynkach Mason i spędził tutaj sporą część swojego życia, konserwując te zabytki. I Kwiatkowski jest tutaj bardzo szanowany. Zarówno w Hue, jak i w tym kompleksie świątynnym znajdują się tablice pamiątkowe na jego cześć, a w Hoi An znajduje się nawet jego pomnik na placu nazwanym na jego cześć. A wszystko to dlatego, że w latach 80. przyjechał do Wietnamu, zajął się renowacją i konserwacją kompleksu Mason i podobno był pierwszym białym, który odwiedził Hoi An. Zakochał się w tym mieście i nie pozwolił władzom na zburzenie starówki i wybudowanie w tamtym miejscu nowocześniejszych budynków. Dzięki czemu w latach 90. starówka ta została wpisana na listę światową UNESCO, a Hoi An stało się popularnym miejscem turystycznym. I zawdzięcza to właśnie Kwiatkowskiemu, który swoją drogą miał tutaj trzy przezwiska. Pierwsze to było Kazik, wiadomo. Drugie to było Człowiek z lasu, ponieważ na początku mieszkał dokładnie tu, pośród tego lasu w szałasie bambusowym. A trzecie to było Znachor, ponieważ w tamtym czasie miała miejsce w Wietnamie premiera polskiego filmu Znachor, a Kwiatkowski był do niego bardzo podobny. Tutaj na przykład widać, że niektórym posągom brakuje głowy. Otóż na początku XIX wieku Francuzi, którzy ponownie odkryli ten kompleks, zabrali te głowy do renowacji i konserwacji. I dziś można podziwiać je w Luwrze. Także władze wietnamskie już nie raz dopominały się o zwrot tych głów, ale Francuzi nie kwapią się, żeby je pooddawać. Jak widać na tym przykładzie, część budowli została odrestaurowana współczesnymi cegłami. Podobno te nowe nie wytrzymują próby czasu i znacznie szybciej ulegają rozkładowi, korozji czy tam erozji niż te stare. Także technika poszła do przodu, a budowle jak stały, tak stoją. Znajduje się w centrum Hoi An, w parku Kazika. Dosłownie, tak się nazywa ten park, Kazik Park. Ponieważ został nazwany na cześć Kazimierza Kwiatkowskiego, którego posąg znajduje się za mną. To jest właśnie on. Kazimierz Kwiatkowski jest tutaj czczony niczym bohater. Zobaczcie. To jest taki parczek właściwie, kilka drzew i pomnik w centrum. Ale kiedy Kazimierz Kwiatkowski umarł, to z wielką pompą urządzono mu pogrzeb w Hue. Bo jest tutaj naprawdę jednym z większych bohaterów. To dzięki niemu to miasto jest teraz takie popularne, jest tutaj tylu turystów. Bo to on sprzeciwił się i wystosował protest do władz miasta, żeby nie burzyły tej starówki, w której się znajdujemy. I dzięki temu została ona wpisana na listę światowego dziedzictwa i można ją dzisiaj zwiedzać. Gdzie nie pojedziesz na świecie, tam jakiś Polak wniósł swój wkład w rozwój świata. Naprawdę. Kto by pomyślał? Plaża w Muine, przedostatniej miejscowości na naszej trasie. Jak widać, woda nie jest tutaj turkusowa, a brązowa. Nie wiem, czy to dlatego, że kilka dni temu był tutaj tajfun, czy dlatego, że jest po prostu koniec listopada i zaczyna się zima. Ale cóż, okres ten nie sprzyja turystyce, moim zdaniem, ponieważ jak widać, plaże pełne są wszelkiego rodzaju śmieci wyrzuconych na brzeg, którymi nikt się nie przejmuje.
albo sprzątają tylko na głównej plaży, która dzisiaj była czysta. A takie małe tutaj popierdółki to raczej nie są. Nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Oto nasz dzisiejszy środek transportu. Jak myślicie, ile osób wchodzi do środka? 5? 6? Nie, 8. Plus kierowca. Razem 9. 2 z przodu, 3 z tyłu i 4 w bagażniku. Oczywiście samochód dostosowany do Wietnamczyków, więc tutaj powinny mieścić 4 osoby z tyłu. Ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ gì âu lo về ngày mai. Całodniowa wycieczka wykupiona przez nas kończy się zachodem słońca na krwawych, czerwonych klifach wydmy piaskowej niedaleko Młynę.